Pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Dzień dobry, nazywam się Wioletta Ozminkowski, słuchają Państwo podcastu Pruszyńskiego. Moim gościem jest, jakby go przedstawiła Marysia Czubaszek, znany i lubiany Artur Andrus. Bardzo dziękuję za takie przedstawienie. No, będę się starał, żeby wynikało z tej rozmowy, że znany i lubiany. Zupełnie niedawno, naprawdę niedawno dowiedziałam się, że jesteś zającem. Nie miałam pojęcia, Marysia tak się przedstawiała, że jesteś zającem. I co to znaczy? Ale wiesz, że to jest dla mnie też zaskoczenie, bo ona nigdy mi nie powiedziała tego, że jestem zającem, a zaliczenie do grupy pod nazwą Zając to jest już nobilitacja, no bo wiedziałem, że ona jest zajęczycą i że Wojtek Karolak jest zającem. No więc jeżeli rzeczywiście gdzieś powiedziała, że ja jestem też zającem, no to tylko mi się z tego cieszyć. To jest wielka nobilitacja, bo jak pytałam Wojtka, jak zostać zajęczycą, to powiedział, że to tylko ślub. A no to ja nie mam, to nie miałem ślubu, aha, a jednak jak widać była jakaś inna droga, żeby stać się zającem. Ja nie wiem do końca, co to znaczy być zającem, ale tak to odbieram jako być najbliżej nich, tych prawdziwych zajęcy, czyli Marii Czubaszek i Wojciecha Karolaka, bo oni twierdzili, że byli prawdziwymi, naprawdę, że to nie było żadnego udawania, że to, że ludzie sobie myślą, że oni są ludźmi, to tylko sobie mogą tak myśleć, a naprawdę są zającami. Ja też Wojtka podpytywałem o to, co to znaczy być zającem, no to on mi tłumaczył, że no być takim jak zając, czyli takim niespecjalnie odważnym na przykład, płochliwym, uciekającym w różnych sytuacjach. Czy oni tacy byli? Chyba tak. Chyba i Marysia, i Wojtek nie należeli do ludzi. Ja wiem, że to teraz zabrzmi absurdalnie, bo niektórzy uważają, że Marysia była bardzo odważną osobą, taką, która bezkompromisowo wygłaszała swoje opinie i rzeczywiście ona mówiła, co myślała. No ale widocznie zające tak mają, że mówią, co myślą. Bo to też jest taka cecha zająca, tłumaczył mi Wojtek, że siedzi za kapustą, jak wybiegnie, jak krzyknie, to wiesz. No ale zazwyczaj potem ucieka. Ucieka od razu, z powrotem tak, za kapustą, tak. Tak, albo gdzieś daleko, daleko. No w każdym razie Wojtek zwracał uwagę na tę nieprzesadną odwagę, no ale też jak rysował te zające, no to z tych rysunków wynikało, że to są bardzo sympatyczne zwierzątka. Poczciwe, tak. I że są, Marysia mówiła o zającach niskopiennych, pamiętasz? Tak, tak. Że je się sadzi, ale bywają też samosiejki. Ja myślę, że oni ciebie zasadzili w doniczce, ponieważ jak ty jesteś bardzo skromną osobą, ale jak rozmawiałam z Marysią, czy szłam do Empiku, to Marysia pierwsze, co pokazywała, to płytę twoją i bardzo się chwaliła, a Wojtek mówił o tobie per Dobrota. Jak mówił Dobrota, to wiedziałam, że mówi o tobie. Ale wiesz, mówisz, że oni mnie zasadzili w jakiejś tam doniczce. Tak. To też mi ktoś to przypomniał, że jak był taki odcinek Spadkobierców serialu improwizowanego, gdzie oni się pojawili, Marysia i Wojtek, jako moi rodzice amerykańskiego milionera, którzy przyjeżdżają w nadziei na to, że przejmą po nim spadek, to tamto Aśka Kołaczkowska mi przypomniała ostatnio, że to Wojtek chyba powiedział, że oni mnie wychowali w pudełku na buty. A, tak. Mhm. Że byłem wychowywany w pudełku na buty. Mhm. Także coraz ciekawsze rzeczy się pojawiają. Doniczka, pudełko na buty, bo no, świetne dzieciństwo. Ja chciałam trochę później nawiązać do tych spadkobierców, ale tam też udała ci się rzecz, która chyba, no nie udała się nikomu. Ty siedziałeś na Marysi kolanach. Jak do tego doszło? Tak było. Też nie wiem, jak do tego doszło, bo spadkobiercy tym się charakteryzowali, że człowiek nigdy nie wiedział, jak co do czego doszło, ale rzeczywiście było tak, że nie wiem, no jakaś tam sytuacja taka rodzinna, no to jak mamusi nie usiąść, dziecko ma nie usiąść mamusi na kolankach, no i usiadłem. Aczkolwiek teraz wyjaśnię, że ja to kontrolowałem trochę, to znaczy tak nie usiadłem całym ciężarem na Marii Czubaszek, bo ja wiedziałem, czym to się może skończyć. No, myślę, że ważę jakieś 3 Marie Czubaszek. No coś koło może tego. Może zmieńmy temat. Może 2,5 Marii Czubaszek. No i wiedziałem, że jeżeli ja tak po prostu się jej rzucę na kolana, no to może być ostatni występ Marii Czubaszek, a zależało nam na tym, żeby ona jeszcze trochę powystępowała. Dlatego ja to kontrolowałem, także byłem lekko podparty gdzieś tam o jakąś poręcz, czy o jakieś oparcie, coś takiego, tak żeby nie całym ciężarem. Ale to i tak zrobiło wrażenie. Wiem, że na niej też. Ona była przerażona. Bo wyście się tak trochę podpuszczali. Ja pamiętam, że ona była do
końca nie wierzyła, że ty to zrobisz. No to prawda. I ja dlatego to zrobiłem, że ona nie wierzyła w to, że ja to zrobię. Tak było między wami też w momentach, kiedy żartowaliście, o tym powiemy. Tylko chciałabym nawiązać do tego, że spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o książce Marii Czubaszek, Wszyscy niestety normalni, która właśnie została wydana przez wydawnictwo Pruszyński dzięki idei nadredaktora Michała Nalewskiego. Autorką rysunku Marii Czubaszek na okładce jest Gosia Kulik. I o tym, że nie tylko my tęsknimy za Marią Czubaszek, świadczy fakt, że ta książka już przed premierą miała dodruk i że jest w ogóle w topce najlepiej sprzedających się książek w Empiku. To jest niezwykłe zupełnie, bo ta nasza tęsknota za Marysią, ale też gdyby tak się zdarzyło, że ktoś przyjechał z innej planety i w ogóle nie wie, kto to jest Maria Czubaszek, to co byśmy powiedzieli? Jakby przyjechał z innej planety, to by na pewno znał Marię Czubaszek. Bo była kosmitką. Tak, bo ona była też z innej planety. Aha. No, jak się otworzy pewnie jakąś notkę biograficzną, to tam jest napisana autorka tekstów, felietonistka, satyryczka. Ona mówiła o sobie, że jest autorką głupot, bo ona zawsze to, co pisała, uważała za głupoty. No, zostawmy to tak. Jak sobie chciała uważać, tak to... Natomiast ja nie znałem osób, które na przykład spotkały się z jej tekstami, które uważałyby to za głupoty. No, przecież ci fantastyczni aktorzy, dla których ona pisała, no, uwielbiali te jej teksty. Aktorzy mają wyczucie do takich tekstów, którym mają na przykład użyczyć głosów w radiu i jeżeli wiedzą, że to są głupoty, to niechętnie użyczają. Albo raz użyczą, a potem już unikają. A tutaj nagle Irena Kwiatkowska, zachwycona tekstami Marii Czubaszek, Jerzy Dobrowolski, od którego to się zaczęło, który stworzył trochę język, czy melodię tego języka tekstów Marii Czubaszek. No i potem to można by było wymieniać wszystkich fantastycznych aktorów. Wojciech Pokora, Bohdan Łazuka, to byli ci tacy główni wykonawcy tekstów Marii Czubaszek. Jerzy Dobrowolski, Jolanta Zyku, no wielu, wielu. Ja myślę sobie, że jeżeli chodzi o tę naszą czołówkę aktorską, takich aktorów, którzy użyczali głosów do tekstów niekoniecznie bardzo poważnych też w radiu, to wszyscy wystąpili w tekstach Marysi. A zostańmy może na chwilę przy Jerzym Dobrowolskim, bo to był dla mnie ktoś na miarę Woody'ego Allena z tych dobrych czasów. To był naprawdę, no trochę teraz może zapomniany, ale mówi się tak łatwo teraz mistrz, ale to był naprawdę mistrz satyry, prawda? To był ktoś, kto stworzył wielu język, no melodię. To był guru właściwie taki, tego środowiska całego. No, Stanisław Tym do dzisiaj mówi, że on ukończył dwie uczelnie, STS i Jerzy Dobrowolski. I Marysia też ją ukończyła, tę uczelnię Dobrowolskiego. Wszyscy, którzy zetknęli się z Dobrowolskim, mówią o tym, że on nieprawdopodobny wpływ miał na to, co robili później. Wojciech Młynarski też do tego grona się zalicza. On na przykład mówił o tym, że Dobrowolski uczył go skrótu, że każdy tekst, który przynosił Młynarski Dobrowolskiemu, to Dobrowolski bez czytania od razu mówił skróć o połowę. Pamiętasz o Rybach ten skrót? On może nie jest cenzuralny, Holender. A no to teraz wybrnij sobie z tego, jak zaczęłaś opowiadać. Albo zostawmy to w takim pewnym niedomówieniu i na spotkaniach autorskich będą państwo na przykład pytać panią Violettę, co miała na myśli, mówiąc o Rybach. Ja powiem, jak Jurkowi kelner powiedział, że nie przyniesie alkoholu, bo już jest chyba nie ta godzina, że mają już tylko wodę, to Jurek co powiedział? W wodzie? No, że delikatnie to nazwijmy, że w wodzie to ryby się kochają. Tak? O to chodziło. Tak. No. Aczkolwiek powiedział to dosadnie. Tak. Natomiast wracając do Dobrowolskiego i Marii Czubaszek, no to ona mówiła o tym niejednokrotnie, że on właściwie zadecydował o tym, że ona zaczęła pisać. To był tak. I że ona zaczęła pisać ze strachu przed Dobrowolskim, bo współpracowała w radiu z Dobrowolskim i z grupą artystów, którzy tam tworzyli kabaret reklamowy, ale była taką techniczną pomocą. Ona przepisywała teksty, przygotowywała nagrania, pilnowała, żeby te nagrania potem znalazły się na antenie. I kiedyś Jerzy Dobrowolski kazał jej napisać tekst. Po prostu kazał jej napisać tekst. Ona ze strachu, bo bała się Dobrowolskiego. Marysia zresztą w ogóle, może bała się to nie jest dobre słowo, ale ona ludzi, których darzyła szacunkiem,
ten szacunek przejawiał się też w tym, że ona tak pokorniała przy nich, taka była grzeczniutka, nie potrafiła się przeciwstawić. To samo potem było z Grzegorzem Miecugowym na przykład, że ona jak miała coś do załatwienia z Grzegorzem Miecugowym, który ją uwielbiał i ona jego też uwielbiała, no wiedzieli o sobie, że bardzo się lubią, ale jak miała coś do załatwienia, na przykład jakąś zamianę jakiegoś dyżuru czy coś takiego, to dzwoniła do mnie i mówiła, słuchaj, zadzwoń do pana Miecugowa, bo ja się go boję. I z Dobrowolskim było też tak, że ona ze strachu przed nim zaczęła pisać teksty. A Dobrowolski prawdopodobnie ze słyszenia. Właśnie tak sobie pomyślałam, że to samo było pewnie tak, jak poznała ciebie. Jakby Dobrowolski na początku kariery, a ty w środku, Mary, się otworzyliście, wiesz, ze słyszenia. On najpierw. Ze słyszenia, ale ze słyszenia w tym sensie, że on słyszał, jak ona jak mówi. Jak ona mówi, właśnie. I tym się zachwycił i pomyślał pewnie, przepraszam, że mówię w imieniu Jerzego Dobrowolskiego, no ale my nie mamy innych zapisów, ale domyślam się, że tak mogło być, że on jak słyszał, co ona mówi, to postanowił, że to trzeba utrwalać też w tekście pisanym i potem wykonywanym przez aktorów. Mogę być czarną owcą, tak? Wolę być czarną owcą niż białą, bo czarne wyszczupla, albo kilka rozwodów temu, pewnie kilka razy rzuciła takim motem i... Więc właśnie myślę, że to mogło zrobić na Dobrowolskim wrażenie, bo każdy, kto nie znał Marysi, myślał, że to jest wymyślone przez nią, że ona taki język sobie wymyśliła, siadała i pisała, a potem mówiła zupełnie innym językiem. A to nie było tak. Ona mówiła takim językiem, jak pisze. Oczywiście w tekstach było nagromadzenie żartu po to, żeby to się dobrze czytało, żeby dobrze się słuchało, jeżeli to był tekst pisany do radia. I pewnie takiego nagromadzenia nie było w takim codziennym języku, ale ona też takim językiem mówiła. Ja pamiętam ich spotkanie, ich, czyli Marii Czubaszek Stefanii Grodzieńskiej. Stefania Grodzieńska nie przepadała za tekstami Marii Czubaszek właśnie dlatego, że myślała, że one są zbyt wydumane, że one są wymyślone. I jak poznała Marię Czubaszek i zobaczyła, że Marysia taka jest, no to zachwyciła się i zakochała się też w autorce tej tekstów i też polubiła te teksty, bo zobaczyła, że one są autentyczne, one wynikają z jej patrzenia na świat, z jej myślenia, z jej żartu, który jest w niej po prostu, że to nie jest wydumane na potrzeby mówienia. Czasami nawet podpisywała się Maria Czubaszek. Przytoczę fragment opowiadania pocztówki do pana Z. O, lepiej by było, żebyś ty to przeczytała, ale dobrze. Zenonie, wiem wszystko, nawet więcej, niestety. Zawsze mówiłam, że kiedy przestaniesz mnie kochać, zrobię chyba jakieś głupstwo. A najgłupszą rzeczą, jaką mogłabym dziś zrobić, to na przykład wyskoczyć z okna. I zrobiłabym to, gdybym nie mieszkała na parterze. Niestety, mieszkam na 15. Gdybym mieszkała na parterze, niestety mieszkam... No, i to właśnie jest ta różnica. Niestety mieszkam na 15 piętrze. Jest jeszcze gaz, ale to ryzykowne. Słyszałam, że jednej pani nie zdążyli odratować. Mcze i tak dalej, i tak dalej. Ty spotkałeś Marysię w momencie, kiedy jakby szukała znów pomysłu na siebie, bo przyszedł, znaczy ona już była Marią Czubaszek, tylko przyszedł wiatr odnowy i gdzieś tam było jej się ciężko znaleźć w tym. Ja myślę, że to świat potrzebował, a może nie aż tak szeroko, bo może nie cały świat. Chociaż niech żałują ci, którzy nie znają tego języka i nie poznali tekstów Marii Czubaszek, a jej samej przede wszystkim. No ale ograniczmy się do naszego języka i do naszego kraju, że nasz kraj potrzebował nowego pomysłu na Marię Czubaszek, bo rzeczywiście skończył się taki czas takiego działania instytucji typu radio i telewizja, gdzie wiedziało się, że jest taka autorka i że trzeba u niej zamówić tekst, no bo to jest jej zawód po prostu, że ona napisze świetny tekst, świetnie to zagrają aktorzy i będzie przyjemność dla widzów czy dla słuchaczy. Skończył się ten taki czas, skończyły się szpilki, w których Marysia też pracowała, które były kiedyś ubóstwianym tygodnikiem. No, ludzie uwielbiali, stali w kolejkach po to, żeby kupić szpilki i poczytać teksty u swoich ulubionych satyryków. Skończył się chyba pomysł na coś takiego, że może być pismo satyryczne takie. A Marysia była życiowo kompletnie niezaradna. Ona nie miała takiej umiejętności, że no to jak jej się skończyło w radiu i w telewizji, to ona zadzwoni do producenta telewizorów i powie mu, że to ona by teraz wymyśliła coś specjalnie dla producenta telewizorów, czy jakieś hasła reklamowe dla banków, które powstają. Marysia tak nie umiała, no umiała pisać. Choć już wymyślała wcześniej, prawda? A to hasła reklamowe w kabareciku reklamowym, tak. Ale to też na czym innym polegało. No, ona by nie wymyśliła hasła takiego, że kup ten proszek, bo to jest fajny proszek.
Tylko tam by był jakiś żart, który współczesny reklamodawca może by uznał za zbyt wymyślny i za trudny dla takiego powszechnego odbiorcy. No w każdym razie to był rzeczywiście taki moment, kiedy Marysia miała problem z pracą. I ja wtedy wchodziłem w taki etap swojej pracy zawodowej, gdzie mnie zapraszano dosyć dużo do różnych przedsięwzięć. Między innymi dostałem propozycję szefowania takiej redakcji, która miała przygotowywać program satyryczny. Ja powiedziałem dobrze, ale bardzo proszę, żeby w tej redakcji była Maria Czubaszek. I zauważyłem kłopotliwe takie, a to spojrzenia, a to uśmiechy, a potem wręcz nawet takie dotarły do mnie jakieś fragmenty odgłosów, że Maria Czubaszek, przecież to jest jakaś inna epoka. No tak, kto to jest, że ile ona ma lat, no przecież my chcemy też zdobywać młodego widza, no to w jaki sposób. A ja się uparłem. Powiedziałem, że bardzo proszę, żeby tam była Maria Czubaszek, bo albo ona będzie, albo mnie nie będzie. No i oni się zgodzili. Po czym po pierwszym spotkaniu z nią wszyscy wpadli w totalny zachwyt. I zobaczyli, że trzeba z nią pracować, bo ona jest pełna pomysłów. Już nie mówiąc o tym, że była też przydatna w taki sposób, że ona otwierała właściwie drzwi do każdego aktora w Polsce. Dzwoniła Maria Czubaszek i mówiła, że wie pan, chcielibyśmy, żeby pan u nas wystąpił, to właściwie każdy aktor i każda aktorka w Polsce natychmiast się zgadzali, nie wiedząc jeszcze nawet na co. No tak, na Czubaszek. Bo reagowali tak na hasło Czubaszek. No i Marysia, myślę, że wtedy nastąpił taki moment, że złapała wiatr w żagle, że ludzie zaczęli sobie o niej przypominać, zapraszać ją w różne miejsca. Też był to taki moment, kiedy ona miała trochę kłopotu z pisaniem, już bo ona chyba tak nie ona nie lubiła tak naprawdę. To był taki moment, kiedy ona była zmęczona tym takim pisaniem tekstów i ja zauważyłem, że tak naprawdę nie ma jej co do tego zmuszać, że warto na przykład zapraszać ją do radia i z nią rozmawiać, bo z tych rozmów niezwykłe rzeczy wynikały. No i za chwilę zaczęto zapraszać Marysię Ato do telewizji, do różnych programów. Aha. Ludzie zaczęli się zachwycać tym, że jest ktoś taki, kto patrzy zupełnie inaczej na świat niż 99% ludzi i ten zachwyt spowodował, że tak dużo osób zaczęło czytać, zaczęło rozglądać się za Marią Czubaszek i to, o czym wspomniałaś wcześniej, że to trwa. Ja też mam tego dowody, bo jak ja jeżdżę sobie teraz gdzieś na jakieś swoje spotkania autorskie po Polsce, właściwie nie ma takiego, na którym ktoś by nie zapytał o Marię Czubaszek. I to cały czas jest i ludzie o niej pamiętają i ale czytają też książki. Jakby mogła się na nowo odnaleźć, ja jeszcze raz podkreślam, że jesteś skromny dzięki tobie i dzięki temu, że wyście razem, no teraz się mówi kolokwialnie, nadawali na tych samych falach. Jak się spotykaliście, to bardzo często, tak jak w tych spadkobiercach, podpuszczaliście się. To znaczy sprawdzaliście, tak przynajmniej to wygląda z zewnątrz, co na to Marysia, albo rzucałeś jakieś hasło, na przykład pamiętasz z jubileuszu Marysi i Wojtka Karolaka w Trójce, jak zacząłeś pytać Marysię o to, czy z czymś jej się kojarzą imiona męskie. Nie pamiętam. I Marysia powiedziała, no wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. A potem zacząłeś, i widać było, że to jest absolutnie, wiesz, nie wleży w serowane. I potem zapytałeś, no dobra, a z kim ci się kojarzą Wojtki? I jest taka chwila ciszy i Marysia po prostu strzela, a wszystkie Wojtki to fajne Ryśki. No bo to była cała Marysia. No ona po prostu potrafiła w sekundę odpowiedzieć w taki sposób, w jaki by nie odpowiedział nikt inny. Wystarczyło jej zadawać jakiekolwiek pytanie i potem jej powiedzieć, Marysiu, ale czy na pewno? I ona potrafiła na to samo pytanie odpowiedzieć zupełnie inaczej, równie zabawnie. Ona była samograjem tak naprawdę. Samograjem. Wystarczyło Marię Czubaszek zaprosić i powiedzieć jej, no to proszę państwa, Maria Czubaszek. Pani Mario, co pani myśli o służbie zdrowia? I już. Szło. A pamiętasz te takie momenty, które na tobie zrobiły, wiesz, no to jest takie głupie pytanie dziennikarza, ale największe wrażenie, jak byłeś pod największym. Wszystko robiło największe wrażenie, bo to były takie rzeczy, które by się nikomu innemu nie przydarzyły, nie przytrafiły, tylko jej. No, opowiadałem to gdzieś pewnie parę razy, ale tak to robię, że sam chętnie jeszcze raz posłucham, jak to mówię. Jak niedaleko tutaj, niedaleko miejsca, w którym Marysia z Wojtkiem mieszkali, wszedłem kiedyś do optyka, do salonu optycznego i wchodzę, tam chciałem jakieś oprawki do okularów zobaczyć, otwieram drzwi, pani na mnie patrzy i mówi, o, jak to dobrze, że pan jest, bo ja mam buty pani Czubaszek.
Jakoś mnie to nie zdziwiło, że u optyka, ale tak się zastanawiam, skąd u optyka są buty pani Czubaszek. Po chwili się wyjaśniło, że obok był zakład szewski, do którego Marysia zaniosła kiedyś buty. Jakoś długo jej schodziło i nie przychodziła po te buty. Zakład szewski się zdążył zlikwidować i pan szewc, wiedząc, że pani Czubaszek może kiedyś szukać swoich butów, które oddała do naprawy, przyniósł je do pani do salonu obok. Mówiła, gdyby tu pani Czubaszek szukała kiedyś butów, to proszę jej to oddać. No ale pani Czubaszek dalej nie szukała butów. No i pani, wiedząc, że współpracujemy ze sobą, pyta, a może by pan zabrał te buty? Ja mówię, proszę bardzo, oczywiście. I tego samego dnia przychodzę do nich, otwieram drzwi, wchodzę i pierwsze słowa, jakie mówię, to Marysiu, mam dla ciebie buty od optyka. I w ogóle jej to nie zdziwiło. I to było zachwycające. Że, no a co w tym dziwnego, że buty są jakieś u optyka? To było dla niej normalne. Widocznie były tam potrzebne, jakoś się tam znalazły. I jeszcze, jeżeli miałbym mówić o takich rzeczach, które robiły na mnie wrażenie, to może nie jest powszechnie znana i tak omawiana, na pewno nie była nigdy omawiana przez Marysię jej cecha, ale to była nieprawdopodobna zaradność życiowa z konieczności, bo Marysia tak z natury była zupełnie niezaradna. Ona nie potrafiła, przecież to już słynna historia o jej gotowaniu, czy o jakichś takich domowych rzeczach, ale no, sama wiedziała, że ma męża wybitnego, ale jednak jazzmena. To nie jest zawód, który pozwala myśleć o przyszłości takiej finansowo materialnej w spokojny sposób i Marysia wiedziała, że ona musi dbać o pewne rzeczy. I tak było przez wiele lat, że ona, wiedząc, że trzeba zarobić na mieszkanie, na jakieś jedzenie, na jedzonko dla psa, bo przecież to też bardzo ważne, a może kto wie, czy nie najważniejsze, no to ona się podejmowała różnych zajęć, leciała gdzieś tam o godzinie 5 rano, wstawała po to, żeby pojechać do ośrodka telewizyjnego warszawskiego i tam na miejscu pisać jakieś teksty, które za 2 godziny miały się pojawić. No po prostu była nieprawdopodobnie zaradna mimo swojej organicznej niezaradności. To było coś niebywałego. To na mnie robiło naprawdę duże wrażenie, że ona tak to potrafiła. Wojtek też się starał bardzo, tylko że no, tutaj dochodziło parę innych rzeczy, takich między innymi jego tryb życia, ponieważ on wstawał wieczorem, potem strasznie narzekał, że na przykład nie ma urzędów nocnych, że sklepów nocnych z butami nie ma, bo on by sobie poszedł kupić. Tak w ogóle lubił narzekać, ale w taki ładny sposób. Tak. No i te wszystkie rzeczy, właśnie na przykład taki urząd i takie buty musiała załatwić Maria Czubaszek. No chyba, że buty były akurat u optyka, no to wtedy i tak. Do tego stopnia go chroniła, że nawet jak straciła pracę, to udawała, że wychodzi do pracy. Pamiętasz ten... Tak, to ze strachu przed jego narzekaniem, bo rzeczywiście Wojtek był pesymistą. Jak się cokolwiek wydarzyło takiego, co było jakimś zagrożeniem, to on od razu miał czarną wizję, że za chwilę wylądujemy pod mostem i nie będziemy mieli gdzie mieszkać. Tym bardziej, że płacili spory czynsz. No tak, bo to ta mieszkaniowa sytuacja była jakaś absurdalna. Oni dostali mieszkanie, jak to się mówiło w dawnych czasach, czyli można by było powiedzieć, że no, państwo, artyści, tutaj socjalistyczne państwo ich rozpieszcza. To prawda, do pewnego momentu tak było, że no dostali mieszkanie, w którym im się w miarę wygodnie żyło, tylko przyszedł wolny rynek i okazało się, że mieszkanie ani nie jest ich, ani nie jest tanie. I że właściwie to, co zarabiają, to 70% zarobków to jest czynsz za mieszkanie. No. A drugie na papierosy, które palili. No tak, to by ktoś mógł powiedzieć, a to trzeba było rzucić palenie. Tak. Ale to myślę, że każdy, kto palił albo wiedział, że to jest jedna z niewielu przyjemności, które człowiekowi w życiu się sprawiają, no to też zrozumie, że można mieć taki nauk na przykład. Ale Wojtek też miał ten, on sam mówił o swoim infantylnej stronie osobowości, ale to też Marysia dodawała często jego, znaczy może nie często, ale czasami jego nazwisko, bo bardzo był kompatybilny, jakbyśmy dziś nieładnie powiedzieli, ze światem Marysi, prawda? No nie na darmo byli razem zającami. No tak, i oni napędzali się w takich rozmowach codziennych. Wojtek uwielbiał żartować sobie z Marysi, wykorzystywać
wykorzystywać każdą okazję, coś, co ona powiedziała. Zresztą on mówił o tym, że on się nią zachwycił jeszcze zanim ją poznał. On jak usłyszał jej teksty gdzieś w radiu, no to już się zachwycił, że ktoś taki istnieje. Co prawda opowiadał też o tym, że on sobie wyobrażał, jak wygląda Maria Czubaszek i to nie było to samo. To było tak, że gruba blondyna. Tak, i z takimi w rozdeptanych sandałkach i że jeszcze te sandałki były za małe i że wystawały jej pięty. Tak sobie wyobrażał Wojciech Karolak swoją późniejszą żonę. Aha. No i nagle ją poznał, okazało się, że nie, że sandałki są dopasowane i nie tylko sandałki pasują. Tak, także w tej swojej norce na czwartym potem piętrze, norce, jak to mówił Wojtek, bo to było bardzo zaciemnione też miejsce, prawda? To nie, oni tam nie odsłaniali praktycznie. No ale po co miał odsłaniać, jak i tak było ciemno, jak on wstawał? No tak. No to czy było odsłonięte, czy zasłonięte, to nie miało żadnego znaczenia. A wiesz co, ja przy tych opowiadaniach Marsi, które zalecam, żeby czytać, jeść jak czekoladki, 2-3 dziennie, nie więcej, bo oczywiście ja rzuciłam się, jeszcze raz czytałam wszystkie, natomiast odkryłam, że one były też cudowną tabletką na komunę, pamiętam wtedy, to poczucie Marysi humoru, prawda? Mhm. I że teraz też przynoszą ulgę. Wiesz. No bo to jest taki zupełnie inny świat. Marysia była osobą, która nie lubiła podróżować, no też się tym bardzo różnili. Wojtek uwielbiał świat, przejechał kawał, przepłynął może bardziej kawał świata, pracując na statkach i parę razy podejmował próby, żeby ją zarazić tą chęcią oglądania świata, ale ona nie, no poza Śródmieście to się nie chciała nigdzie ruszać, no potem przecież jak na Mokotów już ją wyprowadził Karolak, jak to ona mówiła, bo się sprowadził z instrumentami do domu i już się na Świętokrzyskiej nie mieścili, no to ona już, no z Mokotowa ją trudno było gdziekolwiek ruszyć. I ona sobie świat wymyśliła tak naprawdę. I te wyspy Hula Gula są tak wymyślone, że tylko można w zachwyt wpaść, że takie miejsce, pomyślmy sobie i wyobraźmy, że istnieje. Nie wiem dokładnie, na ile to jest prawda, ale teraz sobie przypominam, no musi być prawda, bo oni o tym opowiadali, że tam jest prawdopodobnie też udział literacki w tym Wojtka. Że tak, bo opisy przyrody Wojtek. Opisy przyrody, tak. Tak, tak. Bo Marysia z tym miała problem, bo ona przyrodę uwielbiała, ale pod postacią psa na przykład. No to była najwyższa forma przyrody. Mysz już niekoniecznie, bo myszy się bała, ale z opisami przyrody miała problemy i zdaje się, że zatrudniła do tego po prostu męża, bo ten z kolei potrafił opisywać świat taki. I on to zrobił w stylu Marysi, znaczy, tak, to tak. Znaczy w ich wspólnym stylu. Jak myślisz, na ile to poczucie humoru też chroniło Marysię przed smuteczkami, czy tam naprawdę jakimiś takimi stanami, wiesz, ciężkimi? Nie wiem, czy ją chroniło. Ona to, co pisała, traktowała zawodowo. Mhm. To nie było tak, że ona... Że ona się tym pocieszała. Tak, że ona sobie wstawała rano i myślała, o, napiszę sobie coś, to mi będzie lepiej, czy że świat jest taki, to ja sobie go poprawię myśleniem innym. Ona miała dystans do świata i do siebie przede wszystkim. Ona siebie nigdy poważnie nie traktowała. Czasami to już przybierało ekstremalne formy. No, dokładnie, tak. No, ale myślę, że ten dystans jej pozwalał jakoś sobie funkcjonować, nawet w bardzo trudnych momentach, bo takie też się zdarzały. To jeżeli ktoś sobie myśli, że to było takie fantastyczne życie pani, która pisze i pana, który gra. I już się uśmiecha, jak robi kawę rano. Tak. To nie zawsze tak było, ale ten dystans pomagał na pewno przetrwać trudne momenty. Natomiast to takie poczucie humoru, które czyta się czy słucha się, no bo duża część tych tekstów to była pisana do radia, no to była też taka warsztatowa umiejętność zawodowa. Ona po prostu siadała i wiedziała, że nie po to ktoś potem będzie czytał tekst Marii Czubaszek, czy będzie słuchał tekstu Marii Czubaszek, żeby popadać w jeszcze większe troski niż miał dotychczas. Myślę, że ona nie miała takiego poczucia misji, że ona pomoże ludziom. Nie, to na pewno, to nie ona. Tak, pomoże ludziom swoimi tekstami, tylko no, uznała, że no, taki ma zawód. Jeżeli to ktoś uznał, a dla niej to uznali ważni ludzie, no tacy na przykład jak Dobrowolski, że to ma wartość i że to trzeba pisać, no to będzie pisała. Póki się da, to będzie pisała. Gdyby był taki moment, że nagle by jej ktoś powiedział, no pani Mario, niestety pani teksty już nie mają żadnego znaczenia i nie będzie pani pisała, no to ona by szukała jakiegoś innego zajęcia. Mhm. Wiedząc, że musi zarobić na ten czynsz i jakoś
pomóc utrzymać dom, to na pewno by nie było tak, że ona by chodziła i walczyła o to, żeby ją znaną literatkę ktoś docenił i za to, że kiedyś pisała, nagrodził jakąś dodatkową emeryturą. Tylko by się wzięła do jakiejś innej roboty. Nie wiem, co by robiła, co prawda. Wiesz co, ten dystans... Konduktorką by była. Już to widzę. No właśnie, a opowiedz, dlaczego widzisz ją w roli konduktorki? No przecież to nastąpiłby, jak to w jednym z pism kiedyś było satyrycznych na pierwszej stronie, nastąpiłby całkowity rozkład jazdy pociągów, ponieważ Marysia by sama siebie pogubiła, pasażerom by inne kierunki podała, nie wiedziałaby dokąd jedzie, w jaki pociąg ma wsiąść, także... Ale opowiedz tę, jak właśnie spotkała... Grzegorza Miecugowa? Tak, tak, tak. No tak, to zaangażowała w tę swoją podróż pół świata, ponieważ jadąc na spotkanie autorskie, teraz ja mogę pomylić miejscowość. No ja właśnie też się zastanawiałam. No ale bo to ona Zgierz? Tak opowiadała, Zgierz, że... tam był Zgierz chyba. Chyba nie, chyba Zebrzydowice. O właśnie, też. W każdym razie miała jechać, zdaje się, do Zebrzydowic na spotkanie autorskie i dzwoni do Gabrysi, która organizowała te spotkania już z dworca, no bo Marysia nie potrafiła kupić na przykład biletu przez internet, dlatego ona dzień wcześniej pojechała na dworzec centralny, kupiła sobie bilet i tego następnego dnia, już na chwilę przed odjazdem pociągu, dzwoni do Gabrysi i mówi, Gabrysiu, co ja zrobiłam? Ja wczoraj pojechałam kupić bilet, bo wiesz, że ja jadę do tych Zebrzydowic na spotkanie, a kupiłam bilet do Zgorzelca. I co ja mam teraz zrobić? Na co Gabrysia jej mówi, to idź oddaj do kasy, możesz wymienić, ale tutaj jest kolejka już nie... No to idź do pociągu, w pociągu sobie wymienisz ten... Albo kupisz sobie bilet w pociągu. A to można? Tak, można, idź do pociągu. No to Marysia poszła do pociągu. Druga opowieść, ja już znam tę opowieść też z ust Grzegorza Miecugowa. Grzegorz Miecugow siedzi w pociągu, który jedzie przez Zebrzydowice. Grzegorz mówił, że się zdziwił bardzo, że wsiadła. Tak, i nagle otwierają się drzwi do przedziału. Dopiero po jakimś czasie chyba go zobaczyła. Że się tak, otwierają się drzwi do przedziału, wchodzi Maria Czubaszek. Poznaje Grzegorza Miecugowa. O, jak to dobrze, że pan tutaj jest, bo co ja zrobiłam? Jadę do Zebrzydowic na spotkania autorskie, a kupiłam bilet do Zgorzelca. Jaka ja głupia jestem. No i on ją też uspokaja, ale to przyjdzie konduktor, wymieni pani. A to można tak? No, można, można. Wchodzi konduktorka za chwilę. Proszę pani, co ja zrobiłam? Bo ja jadę do Zebrzydowic, zakupiłam bilet do Zgorzelca, czy ja mogę, można wymienić to, po czym ta konduktorka mówi, ale proszę mi pokazać ten bilet. Bierze ten bilet, do Zgorzelca jest. Nie, do Zebrzydowic. Popatrz, ja tak samo opowiedziałem tę historię, jak ty przed ten tekst, Marysi. Nie, do Zebrzydowic. Kupiła dobry bilet. Kupiła dobry bilet. Tam, dokąd jechała, aha, czyli do Zgorzelca albo do Zebrzydowic. Dokąd ona jechała? To jest właśnie działanie Marii Czubaszek, że teraz ja próbuję to opowiedzieć i sam się zakałapuczkę. Wiedziałam, że tak się stanie, bo pamiętasz, jak ostatnio żeśmy rozmawiali o Marii Czubaszek i ja no, powiedziałam, bo kiedyś się zatrzasnęłam w tym samym pokoju, w którym na balkonie paląc, jak Marysia paliła i drzwi, to był festiwal Cały Kaziu w Polanicy i siedzieliśmy i mówiłam, że się nic teraz nie stanie, bo jestem w innym pokoju i bardzo, pamiętasz? Tak. I po czym przyszłam do pokoju, taka byłam troszkę zmęczona, przerażona, usiadłam i tak się zdziwiłam, bo w lustrze widziałam dwie twarze z tyłu w moim łóżku. I wtedy się zorientowałam, że pomyliłam piętra. I najfajniejsza była reakcja tych ludzi, bo powiedzieli... Ale poczekaj, to jak się widzi dwie twarze w lustrze, to znaczy, że się widzi, też się pomyliło piętro? Tak sobie pomyślałam, że pomyliłam piętra i zamiast piętro wyżej, to, albo niżej, to weszłam no, na jakieś inne piętro, bo w tym samym miejscu był pokój. Wiola, zapewniam cię, że od pewnego czasu nikt ze słuchających nie rozumie, o czym my tu mówimy. O kurczę. No ale to nic, to i bardzo dobrze, bo też nie o to chodzi, żeby... Nie, to był pokój. Inny pokój, ja weszłam do innego pokoju. Ja spróbuję to powiedzieć pokrótce. Proszę państwa, zdarzyło się tak na festiwalu Marii Czubaszek, że Maria Czubaszek, która tam wtedy bywała, kiedyś wyszła sobie wieczorkiem zapalić papierosa na balkonie i się zatrzasnęła na tym balkonie. I się okazało, że północy w październiku w jakiejś koszulce nocnej i szlafroczku pewnie, ale na szczęście z zapasem papierosów, spędziła na tym balkonie, bo nie mogła wejść. I parę lat później Wiola przyjeżdża na ten sam festiwal, spotkanie autorskie i tak dalej. Ten sam pokój, drzwi, zamek wymieniony, zapewnili mnie. Tak, na balkon i wyszła sobie, tylko zdaje się, że bez papierosów wyszłaś na balkon. To był koniec zasięgu moich naszych...
naładowanej komórki papierosów. No i też się zatrzasnęła na tym samym balkonie. No i nie wierzyli, że to się może zdarzyć. I bardzo to było miłe, bo uznaliśmy, Wojtek Karolak powiedział, że to znaczy, że tam była Marysia. A poza tym ja sobie myślę, że w Polanicy powinna być już taka atrakcja. Tak, turystyczna, że zatrzaskiwać. Można się zatrzasnąć na tym samym balkonie, na którym się zatrzasnęła kiedyś Maria Czubosz. I przyjeżdżam, chyba to jakoś tak było po pandemii. Przyjeżdżamy i mówię, że się już nic nie stanie, bo mam inny pokój i idę po spotkaniu do swojego pokoju, siadam, patrzę w lustro z tyłu. Dwie twarze. Dwie twarze w moim łóżku. W moim łóżku, w moim pokoju. To jest teraz zrozumiałe? No i co? I tak sobie pomyślałam, Boże... Bo to wiesz, to jest takie dziwne, pomyliłam pokoje, odwracam się i najfajniejsza była reakcja tych ludzi. O, dobrze, że pani wpadła, powiedzieli, bo jeszcze mamy dwa pytania. No, proszę. A to nie, to ja tej historii nie znałem, nie że ty jeszcze wchodzisz do innych ludzi. Mało tego, jak rozmawialiśmy wcześniej na lato z naczelną pani, mówiliśmy o Marysi, okazało się, że tam pracuje syn Adasia Kreczmara, przyjaciela Marysi, więc to się wszystko tak dzieje. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj z nami była. No na pewno. W pewnym momencie już tak się zakałapućkaliśmy, że to ona na pewno nas trąciła czymś tam i że nie bądźcie za wymądrzajcie się, tak. Nie wymądrzajcie się, że wszystko o mnie wiecie. To był podcast Pruszyńskiego i bardzo ci, Artur, dziękujemy. Mogłabym cię słuchać, jak wiesz, no może tygodniami. O. No ale my państwa zachęcamy do tego, żeby poczytać sobie. Kupić tę książkę, tak. Tam są na wyspach Hula Gula, to jest wznowienie książki sprzed wielu lat. Wiem, że to często o to ludzie pytali, bo wiele, wiele lat temu ona się ukazała i teraz ten na wyspach Hula Gula. Plus... I dziewczyny na ścianę i na życie. To czyli są... dwie książki w jednej tutaj tak, są, tak, a tak. Ten tytuł nowy to jest? Wszyscy niestety normalni. Czego jej państwu życzymy?